Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to początek roku. Okres Adwentu jest czasem, który ma nas przygotować do właściwie dwóch wydarzeń. Spontanicznie wiemy, że przygotowujemy się do uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale warto też pamiętać o tym, że tak naprawdę Adwent jest czasem przygotowania do powtórnego przyjścia Chrystusa i te dwa wymiary, powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, jak i to przygotowanie bezpośrednie do narodzin naszego Zbawiciela, do obchodzenia uroczystości Jego narodzenia, będą charakteryzować ten czas. W tym roku wyjątkowo Adwent jest najkrótszy z możliwych, bo będzie trwał zaledwie 22 dni. Najdłuższy Adwent liczy sobie 28 dni, a zatem ten Adwent w formie najkrótszej to 4 niedziele, symbolizowane przez 4 świece, a w formie najdłuższej to pełne 4 tygodnie. Dlaczego 4 tygodnie? Ano dlatego, że jak wierzono od czasów stworzenia świata aż do przyjścia Mesjasza, minęło 4000 lat, a zatem każdy tydzień Adwentu symbolizuje jedno tysiąclecie oczekiwania na przyjście Pana. Samo słowo Adwent pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ono przyjście. Tym terminem określano wszystko to, co działo się przed przyjściem króla czy cesarza, kiedy wracał on po zwycięskiej bitwie, po zwycięskiej wojnie. Mieszkańcy miasta, na przykład Rzymu, przygotowywali się do jego uroczystego powrotu. Przygotowywali się przede wszystkim sprzątając ulice miasta, dekorując swoje domy, więc ten wymiar zewnętrzny był dla nich ważny, a dla nas, chrześcijan, Adwent ma o wiele ważniejszy wymiar duchowy niż ten zewnętrzny. A zatem jest to czas, kiedy mamy przygotować swoje serce na przyjście Pana. A zatem Adwent jako czas oczekiwania na powrót Pana, na Jego powtórne przyjście, ma nas przygotować na dzień końca świata, na dzień paruzji, na dzień powrotu Chrystusa na końcu czasów. Starajmy się przeżyć ten czas Adwentu tak, aby był on owocny. Starajmy się nie zmarnować tych 22 dni, które dzielą nas od uroczystości Narodzenia Pańskiego.